Minął niecały rok od przekazania do użytku pierwszego polskiego mostu drogowego z kompozytów FRP. To innowacyjne rozwiązanie zostało zauważone i nagrodzone zarówno przez środowisko mostowe, jak i instytucje zajmujące się promowaniem innowacyjności przedsiębiorstw. Efektem dalszego rozwoju opracowanej przez Mostostal Warszawa technologii produkcji mostów kompozytowych jest przeprawa w Nowej Wsi, zlokalizowana w sąsiedztwie rzeszowskiego lotniska Jasionka. W tym obiekcie zarówno dźwigary, jak również płyta pomostowa wykonane zostały z kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej, czyli z tworzyw sztucznych. Dzięki wybraniu takiej konstrukcji Mostostal Warszawa mógł prefabrykować w swoim zakładzie w Warszawie przęsło mostu o rozpiętości 10 i szerokości 8 metrów, a następnie dostarczyć je na plac budowy w postaci dwóch głównych elementów montażowych. Każdy z nich składał się z belek połączonych z płytą pomostową wyposażoną w krawężniki, zbrojenie kap chodnikowych oraz warstwy nawierzchni drogowej. Niska masa elementów wysyłkowych, 5,8 tony każdy, pozwoliła na transport na jednym pojeździe. Do budowy ustroju nośnego mostu wykorzystano włókna szklane, żywicę epoksydową oraz materiały rdzeniowe ze spienionych tworzyw sztucznych. Cztery cienkościenne dźwigary o wysokości 72 cm sklejono z płytą pomostową o grubości 13 cm. Wszystkie prace związane z montażem przęsła przeprowadzono w rekordowym czasie, zaledwie kilkunastu godzin. Zastosowanie elementów prefabrykowanych minimalizuje negatywny wpływ pogody na proces budowy, umożliwia prowadzenie prac również w okresie zimowym oraz pozwala na poprawę warunków pracy ludzi. Kompozytowy most połączył dwie części Nowej Wsi, rozdzielone lokalnym potokiem. Była to długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, stanowi ważny skrót prowadzący do obiektów użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, kościoła. Konstrukcja jest tańsza w utrzymaniu od stalowej czy betonowej, a do tego ma większą wytrzymałość i nie ulega korozji. Są to zalety, które docenił powiat rzeszowski, decydując się na wybór tej technologii. Przeprawa zaprojektowana jest na obciążenia pojazdami o masie do 30 ton. W celu potwierdzenia parametrów obiektu w czasie próbnego obciążenia na moście stały pojazdy ważące łącznie 64 tony. Za obliczenia konstrukcyjne mostu odpowiedzialni byli projektanci z firmy ProMost Consulting, którzy w efekcie wieloletniej współpracy z Mostostalem Warszawa zaprojektowali obiekt doskonale wykorzystujący zalety technologii mostów z kompozytów FRP. Bardzo istotną rolę w powstawaniu przeprawy miały również Politechnika Warszawska, realizująca badania materiałowe, oraz Politechnika Rzeszowska, w której laboratoriach testowane były prototypowe elementy mostów. Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec wyjątkowość tej konstrukcji. Tymczasem most w Nowej Wsi powstał w oparciu o innowacyjną technologię Mostostalu Warszawa, której potencjał toruje drogę budownictwu przyszłości.